obok logistyki. Dzień dobry. Witamy Was z wirtualnego studia Łukasiewicz Instytutu Logistyki i Magazynowania. Ja nazywam się Bartek Matyja, a dzisiaj mam przyjemność gościć pana Piotra Czajkę, menadżera sprzedaży w firmie Webfleet Solutions. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Oraz po raz kolejny pana Wojciecha Filipiaka, pełniącego funkcję inżyniera sprzedaży również z firmy Webfleet Solutions. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. W 17 odcinku podcastu Obok Logistyki zatytułowanym Jak oszczędzić na paliwie porozmawiamy o tym, w jaki sposób można zredukować koszty paliwa, jaką rolę w eksploatacji i użytkowaniu pojazdów odgrywają opony. Poruszymy również kwestię paliw alternatywnych, które już niedługo mogą zastąpić popularnego dzisiaj diesla. Panowie, paliwo to jeden z najbardziej znaczących wydatków firm transportowych, który stanowi ponad 38% rocznych kosztów TCO, czyli całkowitego kosztu posiadania pojazdu. W ostatnim czasie jego ceny szybują w górę. Operatorzy flot nie mają bezpośredniego wpływu na ceny. Mają jednak wpływ na zużycie paliwa we flocie. Jakie są główne czynniki, które można kontrolować? Zużycie paliwa to takie bardzo ogólne określenie, które u jednych budzi strach, u innych entuzjazm, zwłaszcza u sprzedawców paliwa. Natomiast generalnie to zużycie paliwa i jego oszczędność, czy też przeciwdziałanie marnotrawstwu paliwa można podzielić na takie dwie grupy. Pierwsza to są czynniki organizacyjne, a druga to są czynniki techniczne. I teraz te czynniki organizacyjne, no to przede wszystkim monitorowanie przebiegu pojazdów, zarządzanie zakupami paliwa, bo przecież zużycie paliwa to nie tylko aspekt techniczny, czyli spalanie paliwa, ale również aspekt ekologiczny, więc zatruwanie środowiska, i jak również aspekt finansowy, czyli na przykład wyszukiwanie tańszych dostawców. Ale generalnie, jeżeli skupiamy się na tych aspektach technicznych, to takim podstawowym sposobem radzenia sobie z marnotrawstwem paliwa to jest na przykład monitorowanie przebiegu, szkolenie kierowców, kontrolowanie kart paliwowych i generalnie systemy telematyczne. I teraz, jakie główne czynniki mogą wpływać na bezpośrednie zużycie paliwa przez pojazd? Oczywiście przebieg, a więc to, ile auto jeździ, ile pojazd jeździ, to znaczy zarządzający flotą musi się skupić na tym, żeby w sposób optymalny wykorzystywać pojazd, wybierać dla niego najkrótsze trasy i oczywiście drogi, na których to życie paliwa będzie krótsze. Tutaj po pierwsze najważniejsze jest szkolenie kierowców i uczenie ich takich zachowań, które powodują, że kierowca jest świadomy tego, że paliwo się spala i musi w sposób odpowiedni tym pojazdem i tym paliwem u siebie zarządzać. Druga rzecz to jest wybieranie odpowiednich tras. Tu oczywiście zawsze jest pewien dylemat wyboru, czy wybieramy trasę najkrótszą, czy wybieramy trasę najszybszą, ale z drugiej strony w przypadku samochodów ciężarowych czasami mamy ograniczenia związane z dostępnością pewnych tras dla samochodów ciężarowych, na przykład ograniczenia tonażowe czy wysokości. To oznacza, że musimy wybrać trasę ani najkrótszą, ani najszybszą, trasę po prostu optymalną. A zatem mamy możliwość korzystania z urządzeń nawigacyjnych, które kierowców w tym aspekcie wspomagają. Panie Wojciechu, ta optymalna trasa na czym będzie polegać? Gdzieś musimy znaleźć ten środek pomiędzy czasem dotarcia a długością jazdy, tak? Tak, oczywiście. Optymalna trasa to właśnie jest ten złoty środek. Najczęściej tym czynnikiem warunkującym wybór trasy jest czas dotarcia do celu. Mamy, wiadomo, w dobie dostaw just on time, gdzie pojazd musi być w określonym momencie, w określonym miejscu. To jest najważniejszy parametr. I teraz ten parametr może być kontrolowany zarówno przez wybór drogi, na przykład droga szybkiego ruchu zamiast drogi bocznej, ale to niestety wiąże się z kosztami przejazdu tą drogą, tak? Może to być kwestia prędkości. Im większa prędkość, szybszy dojazd, większe zużycie paliwa. Może to być również kwestia nawet jakości drogi. Może to być droga płatna. Ale generalnie optymalna trasa to jest taka, która na przykład jeszcze uwzględniając aktualne natężenie ruchu drogowego, doprowadzi kierowcę do celu dokładnie w tym momencie, w którym on powinien tam się znaleźć. Oczywiście tu musimy mieć świadomość, że nie zawsze ta trasa optymalna z punktu widzenia dostawy jest trasą najtańszą. I na tym właśnie polega ten dylemat wyboru i optymalizacji dróg. No ale z drugiej strony za to się płaci, prawda, że towar przyjedzie na czas. No tak, tak, oczywiście, wiadoma sprawa, więc dostawa na czas jest pewnie droższa niż taka dostawa w dowolnym terminie. Przejazd drogą płatną jest droższy, ale z kolei droga płatna zazwyczaj jest lepszej jakości, a więc na przykład mniej zużywa pojazdy. Oszczędzamy na amortyzacji. Umożliwia jazdę ze stałą prędkością, na przykład z tempomatem, co jest jednym z bardzo istotnych elementów, który wpływa na zużycie paliwa. Przyspieszanie i hamowanie w sposób dramatyczny podnosi to zużycie, więc jest wiele czynników, które powodują, że wybór tej najlepszej trasy ma bardzo istotny wpływ na
zużycie paliwa. Tutaj oczywiście również dochodzą kwestie organizacyjne. Właściciel floty na przykład może rejestrować te trasy, może je analizować, może stwierdzać, czy kierowcy wybierali dobre drogi, może to robić w sposób online, czyli przez nawigację, ale również może robić to post factum przez właśnie analizę i szkolenie kierowców. Druga rzecz to podczas takiej podróży na dłuższych trasach bardzo istotny jest element oszczędzania paliwa, w sensie nie marnowania go. To znaczy nie kręceniu silnika na postoju wtedy, kiedy nie jest to konieczne. Czyli znowu odpowiednie szkolenie, przyzwyczajenie kierowców do takiego ciągłego kontrolowania sposobu wykorzystania pojazdu. Gdzieś wyczytałem, że też jest taki błędny mit, że jazda na jałowym biegu potrafi zaoszczędzić paliwo, a to jest podobno nieprawda. Jazda na jałowym biegu, tutaj mamy pewnie na myśli, bo to rzeczywiście są mity, mamy na myśli sposób jazdy i sposób hamowania i przyspieszania. I to jest też jeden z elementów szkolenia kierowców, zaraz jeszcze o tym powiem troszkę dokładniej. Mianowicie przez jazdę na jałowym biegu rozumiemy sytuację, kiedy auto ma na przykład ręczną skrzynię biegów, kierowca wrzuca na luz, tak? Silnik się kręci na wolnych obrotach, a pojazd sobie w naturalny sposób zwalnia. To w żaden sposób nie przyczynia się do obniżenia zużycia paliwa, ponieważ w takiej sytuacji, w takiej konfiguracji pojazdu silnik jest zasilany paliwem i cały czas pracuje. Optymalnym sposobem jest hamowanie silnikiem. Oczywiście kierowcy samochodów ciężarowych znają jeszcze inne sposoby, mają tam specjalne urządzenia zwane retarderami, które pozwalają w sposób efektywny hamować silnikiem, ale generalnie systemy sterujące silnikiem działają w taki sposób, że jeżeli kierowca zdejmuje nogę z pedału gazu, to silnik przestaje być zasilany, może nie w całości, może tylko niektóre cylindry, zależnie od rodzaju urządzenia, silnik przestaje być zasilany paliwem, hamuje, oszczędzając paliwo. Dalej, co jest istotnym elementem oszczędności paliwa? Oczywiście prędkość. Jazda ze stałą prędkością czy tempomacie, ale również generalnie prędkość, wartości bezwzględne prędkości. Jazda szybsza powoduje znacznie większe zużycie paliwa. Jak wiemy, na przykład jednym z elementów, który wpływa na zużycie paliwa, jest opór powietrza. Opór powietrza, jak wiemy, rośnie z kwadratem prędkości. Tak, fizyka. Właśnie, proste zasady fizyczne, zwiększenie prędkości o połowę powoduje, że wzrost oporu powietrza ponad dwukrotnie, 2,25 dokładnie raza. W związku z tym to też wpływa na zużycie paliwa. Następnym elementem jest utrzymywanie pojazdu, utrzymywanie silnika w optymalnym zakresie obrotów. Wszystkie silniki są projektowane w taki sposób, że określone prędkości obrotowe, tam zazwyczaj w samochodach ciężarowych to jest różnie, a taka ogólna zasada jest między chyba 1000 a 2000 obrotów na minutę, to są te optymalne obroty, przy których silnik pali najmniej, czyli odpowiedni dobór przełożenia, w przypadku skrzyni oczywiście ręcznych, automatycznych, dba o to elektronika samochodu, ale tu oczywiście z kolei mamy bezpośredni związek z prędkością. Czyli dodatkowe jeszcze elementy, które na to wpływają. Jeżeli chodzi o inne zdarzenia, generalnie jest tak, że to zużycie paliwa jest w sposób bardzo silny powiązany również z właściwościami pojazdu, z właściwościami na przykład opon, ze stanem napompowania. Tutaj pojawiają się różne parametry. Takim podstawowym elementem, który wpływa na zużycie paliwa, no oczywiście pomijam takie kwestie typu, czy pojazd jest załadowany i tak dalej, no bo to są pewne konieczności. Natomiast jeżeli chodzi o zużycie paliwa, to generalnie mówimy o oporach toczenia. I te opory toczenia, tu jest bardzo wiele elementów, to jest stan techniczny pojazdu, stan zawieszenia, stan opon i dochodzimy powoli do tego momentu, kiedy musimy powiedzieć o ciśnieniu w oponach. Tak, a to o oponach jeszcze, panie Wojciechu, powiemy bardziej szczegółowo później. Proszę powiedzieć, co w temacie redukcji kosztów paliwa mogą zaoferować systemy telematyczne? Ile można zaoszczędzić? To, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o systemy telematyczne i ich ofertę dla firm transportowych, przede wszystkim to jest kontrola kosztów, w szczególności kosztów paliwa, bo tak jak pan powiedział, 38% to jest ten koszt utrzymania floty transportowej. I w zasadzie to jest ta główna oferta firm telematycznych dla rynku transportowego, bo w przeciwnym razie nie da się po prostu kontrolować tego kosztu. Natomiast tak jak wspomniał Wojciech, mamy kilka parametrów, które w sposób taki krytyczny wpływają na ten koszt, czyli właśnie przebieg, o którym Wojtek już mówił dosyć dużo, w związku z tym nie będę się do tego odnosił. Styl jazdy i opór toczenia oraz ciśnienie w oponach. Mniej więcej 30% oszczędności, które jesteśmy w stanie wygenerować dzięki systemom telematycznym, to jest monitoring, analiza i szkolenie stylu jazdy kierowców. To jest taki element, który bardzo często jest niedoceniany przez firmy transportowe, a moim zdaniem tu jest po pierwsze największy impact, jeśli chodzi o rozwiązania telematyczne, na to mamy największy wpływ, a jednocześnie to jest realne 30% oszczędności, jeśli chodzi o koszt
całości utrzymania floty. Jeśli dodamy do tego też kwestię tego, że możemy dzięki rozwiązaniom telematycznych na przykład monitorować przejazdy prywatne pracowników, no to to jest dodatkowa oszczędność. No i trzeba oczywiście też powiedzieć o tym, że 77% kierowców samochodów służbowych dość lekko sobie traktuje kwestie związane z przepisami przekraczania prędkości i to też jest dodatkowy koszt, co prawda już nie związany z paliwem, ale koszt dla firmy, który bez monitorowania tego zachowania kierowcy, no niestety nie mamy na to żadnego wpływu. Rozwiązania eco-driving, bo tak one się mniej więcej nazywają, jeśli chodzi o aplikacje i systemy telematyczne, one opierają się na analizie kilku wskaźników. Mówi pan o OptiDrive 360, panie Piotrze? Tak, tak. W zależności od rozwiązania tych wskaźników może być mniej, może być więcej. W przypadku naszego rozwiązania my monitorujemy dość znaczną liczbę wskaźników, dlatego że zależy nam na tym, żeby szef zarządzający flotą, no ale też właściciele firmy i odpowiedzialni w firmie za właśnie redukowanie kosztów i pilnowanie tych kosztów, żeby mieli po prostu taki bardzo głęboki, całkowity obraz, jaki kierowca stosuje styl jazdy, jak on wpływa na przekraczanie tych wartości dopuszczalnych związanych z spalaniem. W związku z tym mamy kilka takich wskaźników, jak przekraczanie prędkości, no to jest dość oczywiste, to o tym Wojtek już mówił, że to będzie miało wpływ na zwiększone spalanie. Ale również elementy związane z ostrym hamowaniem, z ostrymi skrętami, które później mogą wpływać na to, że po prostu samochód będzie musiał z tego ostrego hamowania wyjść i przyspieszyć, i w związku z tym też wygeneruje wyższe spalanie. Praca na biegu jałowym, o tym Wojtek już mówił, że to niekoniecznie musi wpływać na wartość spalania, ale myślę sobie, że to jest bardziej związane z toczeniem pojazdu, czyli w sytuacji, w której wiemy, że na trasie, którą już wykonywaliśmy wiele razy, dzięki systemowi telematycznemu będziemy mieli podpowiedź, że dojeżdżamy do ostrego zakrętu albo dojeżdżamy do światła, możemy w związku z tym zdjąć nogę z gazu i po prostu dotoczyć pojazd do tego miejsca. Kolejnym wskaźnikiem to jest używanie tempomatu, zwłaszcza na długich trasach. To też wpływa na redukcję spalania. No i zachowywanie oczywiście w ekologicznej prędkości, takiej, która z punktu widzenia trasy i spalania będzie miała najbardziej efektywny kosztowo impact na taką podróż. Te wszystkie elementy i te wszystkie wskaźniki dzięki systemowi telematycznemu, dzięki aplikacjom telematycznym jesteśmy w stanie porównywać, analizować, monitorować, dzięki temu finalnie w postaci bardzo przejrzystych raportów, a najlepiej stosowanych w tego typu rozwiązaniach dashboardów jesteśmy w stanie udostępniać zarządzającym firmy transportowej rankingi na przykład kierowców z określoną punktacją, która tak jak w przypadku naszych klientów pozwala na to, żeby tych najlepszych, którzy osiągają najwyższe wyniki, wynagradzać na przykład finansowo za to, że mają największy udział w redukcji kosztu pojazdu. Jeśli chodzi o kolejny dość istotny koszt związany ze spalaniem, to są rozwiązania związane z pomiarem ciśnienia w oponach. No właśnie, panie Piotrze, bo mówi się, że opony to jeden z najważniejszych czynników, który decyduje zarówno o właściwościach jezdnych auta, jak również o jego spalaniu. Praktycznie każdy aspekt związany z tym elementem jest ważny, od jakości ogumienia, stanu, po ciśnienie, rozmiar i typ. Jak kontrolować stan ogumienia we flocie pojazdów ciężarowych i czy faktycznie zużyte lub nieodpowiednio dobrane opony mogą mieć aż tak znaczący wpływ na spalanie? Do tej pory w zasadzie nie mieliśmy narzędzi, firmy transportowe nie miały narzędzi do tego, żeby kontrolować stan opony w czasie podróży kierowców. Opierało się to na wyczuciu kierowcy, który po prostu na tak zwanego czuja był w stanie stwierdzić, że coś się dzieje po prostu z daną oponą. Natomiast prawda jest taka, że to było niewystarczające, dlatego że w granicach 87% awarii ciężarówek w czasie podróży to były właśnie awarie związane z ogumieniem. Panie Piotrze, można je monitorować i wasz system to robi, domyślam się? Można to monitorować, tak, dzięki rozwiązaniom pomiaru ciśnienia w czasie rzeczywistym. Dość prostym rozwiązaniem, jeśli chodzi o kwestie technologii, dlatego że czujniki, które są montowane na wszystkich kołach ciężarówki, wysyłają sygnał pokazujący ciśnienie, ale również temperaturę poszczególnej opony. Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie w czasie rzeczywistym bezpośrednio informować zarówno zarządzającego flotą, jak i kierowcę o tym, że na przykład ciśnienie w danej oponie, i to w konkretnej oponie, spadło poniżej krytycznego dopuszczalnego poziomu, a jeśli sobie uzmysłowimy, że spadek lub wzrost ciśnienia w oponie o 20% powoduje to, że to zwiększa o 5% spalanie,
no to już jest to taki element, który warto monitorować. No nie mówiąc już o tym, że takie ciśnienie, które przekracza 20%, potrafi uszkodzić oponę i w związku z tym doprowadzić do unieruchomienia pojazdu, a nie daj Boże wypadku. To już kwestie bezpieczeństwa też wchodzą w grę. Dokładnie tak. Poza tym, biorąc pod uwagę, że większość firm w Polsce to są jednak średnie firmy dysponującymi kilkunastoma, kilkudziesięcioma ciężarówkami, no to tutaj właściwie trudno sobie wyobrazić, żeby bez takiego narzędzia skutecznie monitorować stan opony i też dzięki temu wpływać na bezpieczeństwo podróży i bezpieczeństwo kierowców. Natomiast dysponując takim rozwiązaniem, jesteśmy w stanie również wpływać na to, żeby kontrolować poprzez rozwiązania typu TPMS, czyli te rozwiązania do pomiaru ciśnienia opon, kontrolować ich zużycie i bardzo szybko reagować na sytuację, w której musimy po prostu dokonać wymiany opony albo zareagować w postaci dopompowywania tej opony w czasie podróży, no i dzięki temu unikać kosztów przestojów, a one w branży transportowej są bardzo wysokie, już nie mówiąc o tym, że w sytuacji, kiedy transporty nie dojeżdżają do czasu, no to też jest kwestia wizerunku, jak i być może nawet zaprzestania współpracy z odbiorcą. No tak, straty wizerunkowe mogą być duże. Może dwa słowa, ponieważ używamy pewnych stwierdzeń, a często nie zdajemy sobie sprawy, jakie jest podłoże techniczne pewnych zjawisk. I tutaj ciśnienie w oponach, tak? Mówimy, że ciśnienie w oponach powinno być prawidłowe, ono nie może być ani za niskie, ani za wysokie, ale teraz dlaczego? Po pierwsze, dlaczego za niskie ciśnienie ma taki istotny wpływ? Oczywiście, jak sobie wyobrazimy przekrój takiej opony i zbyt niskie ciśnienie, ona jest taka rozpłaszczona. Więc tak, po pierwsze, powierzchnia styku opony z drogą jest wtedy większa niż należy. Po drugie, jest większe tarcie tej opony o nawierzchnię, ale co ciekawe, czyli powoduje to oczywiście wzrost temperatury i naraża oponę na uszkodzenie, ale co jest ciekawe, temperatura opony zależy nie tylko od tarcia opony o nawierzchnię, a również od tarcia wewnętrznego, czyli te wszystkie druty osnowy, które są zatopione w tych wielu warstwach gumy i innych materiałów, one trą o siebie i w momencie, jak ta opona jest niedopompowana, to ugięcie opony jest wyższe niż założone przez producenta, powoduje to, że to wewnętrzne tarcie jest bardzo wysokie i temperatura opony bardzo poważnie może wzrosnąć, narażając ją na uszkodzenie. Dodatkowo też jest sytuacja taka, opona, która jest mniej napompowana, ma generalnie niższy profil, prawda? A więc podczas toczenia obwód tego koła, który styka się z drogą, jest również mniejszy. To oznacza, że żeby przejechać taki sam dystans, opona nienapompowana właściwie musi wykonać więcej obrotów, a więc siłą rzeczy silnik też musi wykonać więcej obrotów, prawda? I powoduje zwiększone zużycie paliwa. Natomiast opona ze zbyt wysokim ciśnieniem, można powiedzieć, owszem, to tarcie wewnętrzne jest mniejsze, ale za to jest mniejsza powierzchnia styku opony z ziemią, jest mniejsza, gorsza przyczepność, mniejsza skuteczność hamowania i również, co jest niebagatelnym elementem, jest większe obciążenie układów zawieszenia. W efekcie może to się przenosić na narażanie układu zawieszenia na szybsze zużycie i ewentualne wyższe koszty jego naprawy. Dodatkowo jeszcze, jeżeli mówimy tutaj o kosztach eksploatacji i te koszty paliwa są oczywiście bardzo, bardzo dużym fragmentem kosztów całości, ale koszty opon również mają swoje znaczenie, w związku z tym eksploatacja opon w niewłaściwych warunkach może powodować na przykład wyższe koszty utylizacji tych opon. Opona nieprawidłowo eksploatowana, tak mówiąc kolokwialnie, nierówno zdarta, może być na przykład niezdatna do bieżnikowania. Oczywiście wiadomo, że bieżnikowanie dotyczy głównie opon ciężarowych. One są bieżnikowane tam w taki sposób, że potrafi to przedłużyć ich żywotność o 50 i więcej procent, czyli można więcej kilometrów przejechać na jednej oponie bez konieczności jej wymiany, ale jak mówię, eksploatacja w niewłaściwych warunkach powoduje, że opona przestaje być możliwa do bieżnikowania. W związku z tym taka opona wcześniej zużyta będzie wymagała utylizacji, a koszt utylizacji oczywiście też jest wysoki. Czyli generalnie niewłaściwie eksploatowana opona powoduje, że na danej oponie możemy przejechać mniej kilometrów, a więc powodować, że koszty każdego przejechanego kilometra będą wyższe. Jednym z elementów, który, jak mówiłem, wpływa, jest również ciśnienie. Oczywiście kwestia bezpieczeństwa jazdy, opona niedopompowana, mówiąc znowu tak kolokwialnie, gorzej się prowadzi, inaczej reaguje na zakrętach, jest bardziej podatna na przykład na uszkodzenie przy gwałtownych skrętach czy hamowaniach, pojazd będzie mniej stabilny i tak dalej, więc bardzo wiele aspektów tego wydawałoby się prostego parametru, jak ciśnienie w oponach, może mieć ogromny wpływ na dwa następne obszary: bezpieczeństwo jazdy i koszty transportu.
Panie Wojciechu, pięknie pan to wytłumaczył od strony technicznej. Dużo jeżdżę rowerem i kiedy zaczyna mi się ciężko pedałować, to znaczy, że muszę dopompować opony w kołach, także potwierdzam, właściwe ciśnienie jest bardzo ważne. Zdecydowanie tak. Też jeżdżę rowerem i przez bardzo długi czas jeździłem na zbyt niskim ciśnieniu. I dopiero po jakimś czasie uświadomiłem sobie, że rzeczywiście, że to ciśnienie, które zalecają producenci, to musi być zdecydowanie takie właśnie jak potrzeba. Tam między 3 a 4 atmosfery, tak typowo w rowerach trekkingowych mamy, prawda? No nie mówimy tu oczywiście o rowerach szosowych. No dzisiaj dojechałem rowerem i przez to, że miałem dobre ciśnienie, to zdążyłem na podcast. Tak, ale to właśnie jest ciekawa sprawa, że właśnie tak jak pan powiedział, że to można bardzo wyraźnie wyczuć pod stopami, że jest większy opór toczenia tej opony i w momencie jak ją dopompujemy, zupełnie inaczej się jedzie. I dokładnie tak samo jest w samochodzie, dokładnie tak samo jest większe obciążenie silnika, a większe obciążenie silnika to wiadomo więcej paliwa potrzeba, żeby utrzymać tę samą prędkość i to wszystko na siebie się nakłada i w końcowym efekcie mamy po prostu wyższe koszty. Czyli zadanie domowe dla słuchaczy. Prosimy teraz pójść do samochodu i sprawdzić, czy jest prawidłowe ciśnienie w oponach. Tak jest. Bo oczywiście ciśnienie w oponach to jest parametr, który dotyczy też nie tylko samochodów ciężarowych, ale również osobowych. Może oczywiście. Bezpośredni wpływ finansowy jest może niższy, no bo wiadomo, że jest mniejsze zużycie paliwa i tak dalej. No samochody ciężarowe spalają około, tak, powiedzmy 25 do 30 litrów na 100 kilometrów, czyli to jest pięciokrotnie więcej albo nawet sześciokrotnie więcej niż samochody osobowe. W związku z tym tutaj ta różnica finansowa jest bezwzględnie mniejsza, ale procentowa oczywiście też jest. No właśnie, skoro jesteśmy cały czas przy paliwie, koniec diesla w ciężarówkach jest kwestią kilku, może kilkunastu lat. Co jest przyszłością ciężarówek długodystansowych? Prąd, wodór, a może inne rozwiązanie? CNG, LNG? Jak panowie myślicie? To jest bardzo dobre pytanie. Cały świat się, myślę, nad tym zastanawia i w różnych kierunkach idą badania i poszukiwania konstruktorów. No w tej chwili takie są chyba dwa główne tematy. To jest elektryka, prąd, prawda? A więc samochody elektryczne. Coraz więcej firm ciężarowych produkuje samochody elektryczne. Tutaj główną przeszkodą było to, że zasięgi samochodów ciężarowych na bateriach elektrycznych były nieadekwatne do typowych przebiegów dobowych samochodów ciężarowych. Teraz chyba taki zasięg to około 300 km, tak? Dla takiego elektryka. No tak, tak, mniej więcej. Już są jakieś nowoczesne samochody. Wiem, że Volvo ostatnio pokazało taki samochód, który miał około 500 km i generalnie te zasięgi już się zbliżają do tych oczekiwań firm transportowych. No problem polega na tym, że samochód ciężarowy zużywa zdecydowanie więcej energii niż samochód osobowy. Tutaj o ile osobówka zużywa rzędem tam 20 kWh na 100 km, samochód ciężarowy myślę, że podchodzi pod 100 kWh, może trochę mniej. W związku z tym jest kwestia nie tylko samego zasięgu po pełnym naładowaniu, bo to przy wyjeździe z bazy to może jest mały problem. Te stacje ładowania, które zapewniałyby ładowanie samochodów ciężarowych są jeszcze zbyt rzadkie i za mało ich po prostu jest. Bo proszę pamiętać jeszcze jednej rzeczy. Samochód ciężarowy, który jest prowadzony przez jednego kierowcę, ma bardzo poważne ograniczenia odnoszące się do czasu jazdy. Kierowca może jechać tylko 9 godzin, tam średnia prędkość rzędu 60 na godzinę wychodzi na trasach, to daje 500-600 km przebiegu dobowego, prawda, dla jednego samochodu. Oczywiście to może oznaczać, że już niedługo ten samochód ciężarowy będzie mógł przejechać na jednym naładowaniu taki dystans, czyli od odpoczynku do odpoczynku kierowcy, ale gdzieś po drodze musi mieć stację ładowania. Jak spojrzymy sobie na zdjęcia satelitarne i zobaczymy różnego rodzaju parkingi przy autostradach, gdzie parkują, że nie powiem, koczują dziesiątki, jak nie setki samochodów ciężarowych, które mają właśnie przerwę na długiej trasie, więc dopiero wtedy, kiedy każdy z nich będzie mógł się naładować przez ten odpoczynek nocny, będziemy mogli mówić o rzeczywistym zastosowaniu samochodów ciężarowych. Czyli ta siatka, ta sieć stacji ładowania powinna być mniej więcej co 300-500 km oddalona od siebie. Dokładnie tak i dodatkowo jeszcze musi być ich dużo, tak? Tutaj pewną alternatywą oczywiście jest wodór. No wodór jest świetnym paliwem, zwłaszcza z punktu widzenia ekologii. No właśnie, zeroemisyjny. Tak, dokładnie. Tylko, że po pierwsze wodór trzeba wytworzyć, to jest drogie. Po drugie trzeba go jakoś w tym samochodzie zmagazynować, co jest ciągle jeszcze drogie i niebezpieczne. I tu jeszcze jest jedna kwestia, o której myślę, że warto wspomnieć w odniesieniu do samochodów ciężarowych i tych nowych trendów, mianowicie samochody autonomiczne. W momencie, kiedy dojdziemy do sytuacji, kiedy zasięg pojazdu ciężarowego będzie na tyle duży, żeby mógł dojechać do celu oddalonego, to trudno powiedzieć o ile, o 1000, 1500, może 800 km, to już jest nieistotne, generalnie bez ładowania po drodze, mówiąc w ten sposób, to ograniczeniem będzie dopuszczalny czas pracy kierowcy, prawda? Możliwości fizyczne tego człowieka, który musi to auto prowadzić, czyli samochód nie dość, że elektryczny,
to jeszcze autonomiczny na pewno jest jakąś przyszłością. Pewnie nie będzie to w ciągu tam najbliższych 2-3 lat, może 5, może 10, ale wydaje mi się, że w tym kierunku będzie szedł rozwój flot samochodów ciężarowych, generalnie przewożących towary, ciężarowych, ciężkich czy mniejszych, dostawczych, to prawie na pewno. Wygląda na to, że ta zmiana jest nieunikniona, chociażby ze względu na politykę związaną z nowym ładem energetycznym i ona po prostu w sposób radykalny wymusi również zmianę wykorzystania tych środków napędowych. Ale na dzień dzisiejszy wygląda, że jednak mimo wszystko ta część rozwoju flot elektrycznych jest dominująca. Znaczy, tak jak Wojtek powiedział, są pewne ograniczenia związane właśnie z wodorem, magazynowaniem, wyprodukowaniem w odpowiedniej ilości. Wydaje się, że rozbudowa infrastruktury związanej z ładowaniem akumulatorów w transporcie będzie chyba łatwiejszą do wykonania. No a statystyki jasno pokazujące, gdzie jest trend, dlatego że w Polsce wzrost ilości samochodów elektrycznych rocznie to jest około 30%, 36% nawet. I szacuje się, że do 2025 roku w Polsce będzie jeździć 500 tysięcy samochodów elektrycznych. To oczywiście nie jest na wprost związane z transportem ciężkim, ale myślę, że to jest nieuniknione i wykorzystywanie energii elektrycznej do transportu ciężkiego również będzie taką przyszłością transportu. No musimy sobie jeszcze poradzić oczywiście z kilkoma problemami w postaci utylizowania chociażby tych akumulatorów, bo one są przecież nie są wieczne, ale to wszystko przed nami. A jeszcze panowie, tak się zastanawiałem nad jednym z takich rozwiązań stosowanych jest transport intermodalny, gdzie częściowo transportujemy poprzez kolej. Natomiast tutaj to musi być jakby też ściśle powiązane z siecią kolejową. To rzeczywiście tak jest. Nasi klienci, nasi partnerzy często właśnie wykorzystują ten typ transportu. Jest to jakaś alternatywa też, prawda? Tak, tak. Chociażby w dostawach do Wielkiej Brytanii, gdzie to trzeba łączyć z przeprawami promowymi i częściowo koleją, ale mogę panu powiedzieć, że to jest akurat wyzwanie dla firm transportowych, natomiast w Polsce mamy już takie firmy transportowe, które się bardzo rozwinęły i to są potężne organizacje transportowe, nawet na skalę europejską, gdzie są takie firmy w stanie dobudowywać własną część infrastruktury kolejowej do istniejącej z własnych central i siedzib, po to właśnie, żeby w ten sposób intermodalnie dostarczać towary w różne miejsca. W związku z tym myślę sobie, że wszędzie tam, gdzie firma rzeczywiście widzi w tym korzyść i też redukcję tego kosztu, szybkość i jakość dostawy, to jest w stanie zainwestować nawet tak potężne pieniądze, żeby dobudować się te kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów do infrastruktury istniejącej, po to, żeby wykorzystywać właśnie ten rodzaj transportu. Bardzo dziękuję panom za spotkanie. Dziękuję panom. Dziękujemy. Dziękujemy również. A słuchaczy zapraszam do odwiedzenia strony webfleet.com i zapoznania się z rozwiązaniami telematycznymi, jakie firma oferuje. Zachęcam również do odwiedzenia strony Instytutu ilim-lukasiewicz.gov.pl, gdzie można znaleźć ofertę wertykalną dla różnych branż i sektorów gospodarki oraz portalu logistyka.net.pl, na którym codziennie publikujemy ciekawe informacje z branży logistycznej. Niezbędne linki znajdziecie w opisie podcastu. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.